Gdyby nie to, że ja się znalazłem i że mieliśmy tą zgodność, że jesteśmy bliźniakami genetycznymi, jej dziecko wychowywałoby się bez matki. Kiedy się zarejestrowałeś jako dawca? Zarejestrowałem się prawdopodobnie około jakoś jesień 2010 roku. Ale właściwie dlaczego? Właściwie dlaczego? Zarejestrowałem się, dostałem pakiet od mojej siostry. Siostra zamówiła pakiet dla siebie i dla mnie. Była poruszona apelem Dody, która wtedy spotkała się z Nergalem, który zachorował właśnie na nowotwór krwi. Zamówiła pakiet dla mnie, dla siebie, przekazała mi go od razu po tym, jak przyszedł, tłumacząc tylko, no, że zarejestrujesz się, będziesz potencjalnym dawcą szpiku. Otrzymałem taki pakiet i... Jak działa taki pakiet? Jak działa taki pakiet? W pakiecie znajdują się podstawowe informacje, teraz to wiem, wtedy nawet na to nie zwróciłem do końca uwagi, przyznam się bez bicia. Podstawowe informacje na temat bycia potencjalnym dawcą, czyli jaka jest szansa, jakie są sposoby, jaka jest szansa na to, że zostanie się faktycznym dawcą. Podstawowe informacje na temat, jak wygląda zabieg pobrania, w jakich przypadkach jest się kwalifikowanym do jakiego sposobu. Wiadomo, są dwa sposoby, komórki macierzystek z krwi obiegowej i pobranie szpiku kostnego z kości biodrowej. Obalenie kilku mitów, które też krążą wokół samego bycia, samego dawstwa szpiku i komórek. I są dwa patyczki, które służą do wymazu, do pobrania wymazu z błony śluzowej w jamie ustnej. I koperta zwrotna, do której wkłada się te wymazy wraz z ankietą i przekazuje się je. No i co z tym zrobiłeś? Włożyłem do biurka i leżało sobie przez kilka miesięcy prawdopodobnie. Nie pamiętam tego dokładnie. Wydaje mi się, że w ogóle moja siostra w 2009 roku jeszcze je zamówiła. I można powiedzieć, że to było takie zrządzenie losu, bo ja już wtedy nie mieszkałem na stałe w Płocku, mieszkałem już w Warszawie i przyjechałem na jakiś weekend i znalazłem pakiet i postanowiłem, że no, wypełnimy i wyślemy, że nic mnie to nie kosztuje, że koperta jest zwrotna, nie trzeba nawet płacić ze znaczek. Wypełniłem i wysłałem. A propos tych mitów jakichś, bałeś się czegoś? Obawiałeś się? Słyszałeś o tym wcześniej? Powiem tak, jak moja siostra zamówiła pakiet i mi go przekazała, no, przyszło mi do głowy ten najsłynniejszy mit, czyli pobieranie szpiku długą igłą z kręgosłupa. No ale już przy wypełnianiu zweryfikowałem tą informację, że jest to pobieranie z talerza kości biodrowej i jakichś większych oporów nie miałem. I jak to dalej wyglądało? Zarejestrowałeś się, miałeś potwierdzenie, czy to jakoś zmieniło twoje życie? Myślałeś o tym w ogóle? Nie, to był kolejny plastik w moim portfelu do momentu, gdy moja kierowniczka dziekanatu na uczelni zachorowała też na nowotwór krwi. Wtedy zainteresowałem się tym kawałkiem plastiku, skąd to był mój pierwszy bezpośredni kontakt z DKMS-em i rozmawiałem na temat ewentualnie, czy istnieje możliwość, żeby mnie zweryfikowali pod kątem właśnie jakiejś jednej osoby. Otrzymałem informację, że skoro jestem w bazie, no to jest to cały czas przetwarzane i gdyby była zgodność, no to byłaby na ten temat informacja. I wtedy przyznam, że dużo bardziej zainteresowałem się tym, jak to wszystko przebiega, czym się zajmuję i byłem naprawdę już wtedy bardzo nastawiony na to, żeby spróbować komuś pomóc. Kiedy się dowiedziałeś, że istnieje twój bliźniak genetyczny? Ile czekałeś? Około 7 lat od momentu rejestracji. I ty, jak to się stało? Jechałem do Płocka na weekend, to było w 2013 roku, w październiku, dokładnie z tego co pamiętam. Jechałem do Płocka umówić się z moim przyjacielem tatuatorem na wykonanie pierwszej sesji tatuażu, który odkładałem, przyznam się, właśnie od momentu, kiedy zainteresowałem się DKMS-em i odkładałem ten moment zrobienia tatuażu z uwagi na karencję, która Ale występuje. Coś tam już planowałeś. Tak, plan był od mniej więcej właśnie 2010 roku. Było to zaplanowane, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy tam kołatało, że jednak wstrzymać się ze względu na to, że jednak jest ta karencja. No ale w październiku podjąłem decyzję, jadę i się umawiam. Ale jak to wyglądało? Telefon?
Tak, telefon. Nawet pamiętam dokładnie, w którym miejscu byłem. No, to takie wydarzenie, które w pamięci pozostaje. Usłyszałem tylko, że mamy wstępną zgodność, Piotrze. Panie Piotrze. Na co zwróciłem uwagę, żeby się zwracali do mnie per ty, bo mają nawet informacje w systemach, żeby się zwracać bez pan. No i była cisza w słuchawce. Ze względu na to, że zamarłem. No naprawdę to informacja, której się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że to jest ewentualne zaproszenie, bo zdarzało się już dostawać zaproszenia na konferencje, też telefonicznie. I nie spodziewałem się czegoś takiego. Było coś... No, uczucie niesamowite. Ale to są olbrzymie emocje, bo myślisz już o tym, tam jest ktoś. I tak. Co wtedy czułeś tak naprawdę? Czy były jakieś chwile wahania? Czy na pewno? Wahania nie było. Bardziej było na zasadzie szybkiego rachunku sumienia, czy wszystko dobrze zrobiłem. To bardziej presję na siebie nakładałem. Że jeżeli coś się nie uda, jeżeli z tych badań coś nie wyjdzie, to że może to być w jakimś stopniu moja wina. Już byłem bardzo nakierunkowany na to, że jest możliwość, żeby spróbować komuś w ogóle pomóc. A jakie są te rzeczy, które mogłyby przeszkodzić? Co to było? Tatuaż mówiłeś. Tatuaż mówiłem, no akurat wtedy było jeszcze bez tatuażu, więc nie było jakiegoś problemu. Nie wiem, wszelkiego rodzaju jakieś infekcje. No tatuaż to też, jakby nie patrzył, jest infekcja. Wszelkiego rodzaju infekcje mogłyby wykluczyć. Dalej, mogłoby się okazać po tych badaniach, że jednak ta zgodność jest na tyle mała, że no, nie będą ryzykować przeszczepu z tak niską, tak, no bo przeszczep wiąże się z tym, że biorca musi jednak przejść chemioterapię wyniszczającą całkowicie układ odpornościowy. Więc zgodność mogłaby być zbyt niska, to akurat są rzeczy niezależne ode mnie. Inna sprawa jest taka, że osoba, która się no, nie do końca dobrze prowadzi, też nie zna swojego organizmu. Możliwe, że też cierpi na jakąś chorobę, albo jej stan fizyczny jest no, na tyle słaby, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że no, ten przeszczep będzie odrzucony. A propos prowadzenia się, czy w tym momencie coś musiało się zmienić w twoim życiu? Musiałeś odpoczywać, jeść warzywa, cokolwiek? Dostałeś takie wskazówki? Nie. Poproszono mnie, żebym sobie krzywdy nie zrobił przede wszystkim, ale to jeszcze na późniejszym etapie. Na tym wstępnym etapie było tylko oddanie krwi, no i taka gonitwa myśli, bo dostałem informację, że dobrze, Piotrze, przekazaliśmy twoją krew do analizy, zostaną wyniki wysłane, ty też je oczywiście otrzymasz, zostaną one wysłane do kliniki biorcy, no i oni mają 8 tygodni, żeby się odezwać, czy na pewno decydują się dalej na pobór ode mnie. Czy na tym etapie wiesz, gdzie jest klinika biorcy? Nie. Jest to całkowita tajemnica? Całkowita tajemnica. DKMS żadnej informacji nie udzielił, a nawet nie przyszło mi do głowy o to, żeby zapytać. No to jak doszło do tego ostatecznego momentu? Decyzja o tym, że odbędzie się w ogóle przeszczep, jeszcze była na tyle odłożona, że ja już nawet stwierdziłem, że chyba nie będzie żadnej informacji. Kontaktowałem się z DKMS-em, bo minęło już te, powiedzmy sobie w cudzysłowie, ustawowe 8 tygodni i nie było żadnej odpowiedzi. No i po tych ponad 8 tygodniach, jak już właśnie stwierdziłem, że raczej nic z tego nie będzie, dostaję telefon. Czy będę w stanie w dniu jutrzejszym stawić się w szpitalu na Banacha na badania i że potrwa to cały dzień, to już są badania pod kątem tego, czy mój organizm w ogóle będzie w stanie przetrwać cały proces poboru. Też jeszcze na tamtym etapie nie było informacji, czy będzie to pobór właśnie komórek macierzystych, czy szpiku. Ale okazało się, że jest wszystko ok. Zostałem zakwalifikowany i zaczął się tydzień przygotowań. Musiałem przyjmować czynnik przyrostu tych komórek macierzystych. Przyjmuje się go w formie zastrzyków. Od dziecka panicznie bałem się igieł i dostałem skierowanie oczywiście do przychodni, która by mi codziennie wykonywała te zastrzyki. To się wykonuje zastrzyki w fałd brzuszny, to się chyba tak nazywa. Mała igiełka. Jak przy cukrzycy. Jak przy cukrzycy, dokładnie tak. Więc postanowiłem, że też wykorzystam to do walki z własnymi słabościami i stwierdziłem, że wezmę od nich skierowanie, ale spróbuję wykonać to sam. No i przez tydzień przyjmowałem właśnie ten czynnik. Udało się, przezwyciężyłem strach do igieł, już nie ma jakiegoś większego z tym problemu. I już wtedy nie było
żadnych złych myśli. A myślałeś wtedy już o tym, że jest tam ktoś, kto czeka? Tak. Można powiedzieć, od momentu, jak już zostało to zakwalifikowane do poboru, jak już przyjmowałem ten czynnik, to starałem się bardzo na siebie uważać, chociaż dzień przed poborem komórek pobiegłem w zimowym Ranmagedonie. Za zgodą lekarzy powiedziałem im, że mam zamiar, powiedzieli tylko, że mam sobie nic nie złamać. Czyli się nie oszczędzałeś jednak. No dobrze. Jak wyglądało samo pobranie? Samo pobranie wyglądało dosyć podobnie jak pobieranie krwi. Jedyna różnica jest taka, że nie ma żadnej utraty ilości krwi ze względu na to, że krew jest filtrowana. Jest się podłączonym do aparatury, krew wypływa z jednej ręki, filtrują się komórki macierzyste i przefiltrowana krew wraca z powrotem do... Chyba podobnie się płytki krwi oddaje. To jest standardowe. Możliwe. Procedura. Bolało? Nie, chociaż było dosyć nużące. W moim przypadku mam dosyć niskie tętno spoczynkowe, więc przez 7 godzin poboru cały czas musiałem ściskać miarowo piłkę ze względu na to, że aparatura się zatrzymywała. Przy moim właśnie tętnie spoczynkowym aparatura spowalniała do tego momentu, że aż się zatrzymywała i proces uruchamiał się od początku. Dlatego po 20 minutach poboru i chyba 5 restartach pani stwierdziła, że mam teraz przez 7 godzin pompować właśnie gumową piłeczkę. Byłeś tam sam czy z kimś? Razem ze mną były 3 osoby, więc akurat nie mieliśmy smutno na sali. Sporo sobie między sobą rozmawialiśmy, a zresztą z uwagi na czas trwania mieliśmy przygotowane ze sobą i książki do czytania, i laptopy. Kilka osób miało, żeby obejrzeć sobie jakiś serial, żeby po prostu przez te 7 godzin się nie nudzić. Bezpośrednio po tym, jak się czułeś i fizycznie, i emocjonalnie? Emocjonalnie bardzo pobudzony, więc nie poczułem osłabienia fizycznego w żaden sposób. Osłabienie fizyczne przyszło na dzień następny, no ale byłem na to przygotowany przez lekarzy. Powiedzieli, że mogę czuć się po prostu jak taki stan przedgrypowy. Że mam też podniesioną ilość białych ciałek krwi ze względu na nagromadzenie tych komórek macierzystych i mogę czuć się delikatnie osłabiony. Dostałem zwolnienie lekarskie, więc też nie było problemu. Mogłem to sobie odleżeć w domu. Minus taki, w porównaniu z oddawaniem krwi nie dostałem czekolady. To olbrzymi minus. Kiedy się dowiedziałeś, kim jest biorca? Pierwszą informację dostałem 10 minut po oddaniu komórek. Dostałem informację tą, która jest możliwa do przekazania, czyli płeć, wiek i miejsce i kraj pochodzenia. I dostałem informację, że jest to wtedy 30-letnia kobieta z Argentyny. Ta kobieta, o, to ona. Tak, dokładnie. Jesteście w kontakcie? Teraz już tak. W stałym kontakcie. Po 2 latach dostałem informację, że biorca chce otrzymać moje dane w celu kontaktu. Nie wahałem się nawet przez sekundę. Byłem wtedy w pracy. Pamiętam, że po telefonie od razu z DKMS-u dostałem ankietę do wypełnienia: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i można było opcjonalnie podać, nie miejsce zamieszkania, tylko wiek, opcjonalnie podać adres, e-mail, numer telefonu. No oczywiście podałem wszelkie dane, ze względu na to, że bardzo długo czekałem na informacje na temat stanu. Nie miałem przez prawie 2 lata żadnej informacji, czy po przeszczepie, czy wszystko jest dalej ok. Dostaliśmy po pierwszą informację, że przeszczep się udał i przez 2 lata cisza. Kontakt między biorcą a dawcą może być tylko w momencie pełnego wyleczenia. Czyli wtedy już wiedziałem, że Blanka jest zdrowa. No właśnie, Blanka, jaka ona jest? Tego, co wiem, po przeszczepie troszeczkę stała się bardziej odważną i szaloną osobą, stąd też u niej zamiłowanie nagle pojawiło się do tatuaży. Wcześniej miała jakieś tam małe, drobne, a teraz aktualnie... No właśnie, tatuaż. Tatuaż. To jedna z rzeczy, które Was łączy, a dokładnie konkretny wzór. Tak, konkretny wzór, puzzle, dawne logo DKMS-u. Ja jeszcze nie znając Blanki, nie mając informacji na jej temat, do właśnie swojego projektu tatuażu dołożyłem
mały puzelek z flagą argentyńską jako taki symbol tego, że właśnie gdzieś tam jest ten mój bliźniak genetyczny w Argentynie. I Blanka, po tym jak już się poznaliśmy, przedstawiłem jej właśnie swój tatuaż, powiedziałem jej, czym się kierowałem, i tydzień później przesłała mi zdjęcie, że też ma zrobiony. Ma troszeczkę inną wersję, bo ma jeden puzzel jest w kolorze flagi argentyńskiej, a drugi właśnie w kolorze flagi polskiej, na znak tego, że otrzymała ode mnie te komórki. Coś jeszcze was łączy? Na dobrą sprawę niewiele o sobie wiemy, ale ta więź jest czymś ciężkim do opisania, bo jest to więź nawet nie tyle co braterska, siostrzana, ciężko jest to określić. To jest tak, jakbyśmy znali się od lat, rozmawiamy na najprostsze rzeczy, ona mi opowiada o swoich problemach, o swoich radościach, o wszystkim, wysyła mi informacje na temat tego, że jej synek zaczął grać w piłkę, tego typu rzeczy. A czy mamy jakieś zainteresowania wspólne? No, na pewno piłka nożna. No, w Argentynie jest to religia, ja też bardzo długo grałem w piłkę nożną, więc jakieś to można powiedzieć, że jest wspólne zainteresowanie. A kiedy poznałeś jej historię? Tak zanim ją poznałeś, czy w czasie rozmowy ona sama opowiedziała o sobie? Ona sama opowiedziała w trakcie, jak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. No, można powiedzieć, że musiałem sobie wyfiltrować, no bo początkowe rozmowy, początkowe tygodnie rozmów, to było przyjmowanie bardzo dużej ilości podziękowań z jej strony w różnych formach, i prosiłem ją nawet kilkakrotnie, żeby już spokojnie, że nie musi mi za każdym razem dziękować, że nie musimy tej rozmowy za każdym razem odbywać. I ona mi dopiero uzmysłowiła fakt tego, że w trakcie, jak dowiedziała się o chorobie, zaszła w ciążę. I że gdyby nie to, że ja się znalazłem i że mieliśmy tą zgodność, że jesteśmy bliźniakami genetycznymi, jej dziecko wychowywałoby się bez matki. I myślę, że to było właśnie najbardziej poruszające w całej historii Blanki, że ona zdecydowała się, żeby urodzić dziecko mimo choroby, przerwała leczenie, ze względu na to, że leczenie dotyczy oczywiście chemioterapii, przerwała leczenie po to, żeby urodzić dziecko. Czujesz się bohaterem? Nie do końca. A jak cię inni traktują? Ludzie, z którymi się spotkasz, współpracujesz teraz z DKMS-em, spotykasz się pewnie i z dawcami, i zbiorcami, potencjalnymi dawcami. Jak cię traktują? Myślę, że bardziej z ciekawością, szczególnie potencjalni dawcy, właśnie pod kątem tego, jak to się odbywa. I przyznam, że jestem czasami delikatnie zawstydzony tym zainteresowaniem, które jest wokół mojej osoby po tym, jak zdecydowałem się, żeby wziąć udział w kampanii reklamowej DKMS-u. Troszeczkę sam siebie karcę czasami w myślach, że jednak czerpię jakąś przyjemność z tego, że pojawiam się, żeby przekazywać ludziom informacje na temat samej idei tego, żeby zostać potencjalnym dawcą i tego, jak to jest ważne. Czy jakoś ta cała historia zmieniła twoje życie, oprócz tego, że współpracujesz z DKMS-em? No, mogę powiedzieć, że teraz patrząc na to z perspektywy czasu, uważam, że jest to najlepsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem, więc mam z czego być dumny.